Kto z Państwa ma ochotę Pani Dorocie zadać pytanie, to ja tutaj sobie pociągnę kawałek, żeby nas było dobrze słychać, przepraszam. Ja skończę, bo to będzie trudno, ale bardzo chciałem te dwa pytania zadać. Pierwsze pytanie to jest hit ostatnio internetu i ludzie są bardzo zainteresowani. Nowa osoba, która wypłynęła i staje się pożyszczem ludzi młodych, czyli pan Zbigniew Stonoga, który dużo rzeczy ciekawych mówi, które no, ciężko wyżyć osoby, która się porusza w towarzystwie pana Tymowicza. No, natomiast niestety dużo ludzi zaczyna mu wierzyć, zwłaszcza ludzi młodych, i on za sobą jednak ciągnie sporą część ludzi, którzy są niezadowoleni z PO, niezadowoleni z obecnego systemu. Nie za wiele szczegółów podając. I chciałbym zapytać, nie będę się odnosił do tego, że on tam panią oskarża w pewnym momencie, bo w to nie wierzę, tak jak mówię, nie ma sensu mu ufać, ale jakby pani mogła odpowiedzieć na pytanie, skąd ten człowiek się wziął, kim on jest, kto za nim stoi według pani. Drugie pytanie to takie może taki mój zarzut lekki w stosunku do niezależnej. Czy nie obawia się pani takiej sytuacji, której gazeta, która walczy z całym tym imperium, z całym tym systemem, z tymi wszystkimi ludźmi, których pani opisuje, że w pewnym momencie w tej walce zaczyna się używać dokładnie tych samych metod. I odniosę się tutaj do przykładu z wczoraj, gdzie na niezależnej, na głównej stronie pojawiły się dwa artykuły na ten sam temat, czyli właśnie temat powodzi. Pierwszy tytuł to był bodajże szopka Donalda Tuska, który robi szopkę w sprawie powodzi. Tuż obok, dokładnie na tej samej stronie głównej, był plan pochwalny na temat zachowania Jarosława Kaczyńskiego, który pojechał na Podkarpacie walczyć z powodzią. I w dwóch artykułach na tej samej stronie, w jednym było podane, że IMGW wieszczy powódź, a w drugim artykule, że meteorolodzy mówią, że powodzi nie będzie. I jednak ludzie, którzy, tak jak mówię, nie atakuję tutaj, tylko człowiek, który się interesuje tematem, dostrzega po prostu coś, co na co dzień spotykam na wyborczej. I tak jak mówię, do wyborczej jestem przyzwyczajony, natomiast medium, które ma w nazwie niezależna i które powinno być takim przykładem poprawnego dziennikarstwa, no jednak bardziej to boli, jeżeli się coś takiego dostrzega. Muszę stać się wydawcą, bo pan wiesz, mi nie było, byłam w podróży, więc bardzo dziękuję, że pan powiedział. Ja bardzo chętnie to przeczytam i się tym zajmę. Natomiast rzeczywiście, no, Donald Tusk zrobił szopkę z tego wszystkiego, dlatego że no, wiadomo było, że żadnej powodzi nie ma. Tydzień wcześniej prezydent Komorowski zachęcał do podróży rowerem po wałach, że jest tak fajnie się jeździ po wałach rowerami. Więc tutaj jest taki kolejny przedwyborczy manewr, żeby pokazać, wiadomo było, że opady nadciągają, żeby pokazać, tak, tu jesteśmy świetnie przygotowani, i to trzeba opisywać. To musimy opisywać, bo bardzo dużo ludzi może po prostu w tej chwili powiedzieć, no jak to powiedzieć, że to właśnie są świetnie przygotowani. A tutaj chcemy pokazać, że jednak nie, że jednak to jest coś zupełnie innego, bo jak rzeczywiście kiedy była sytuacja powodziowa, to Donald Tusk wtedy, kiedy nie było wyborów, zachował się zupełnie inaczej. Ja uważam, że tak jak to by się powinien ukazać. Jeżeli chodzi o pana Stonogę, to jest dużo poważniejszy problem i troszeczkę trzeba przybliżyć przede wszystkim postać pana Tymochowicza. To jest Tymochowicz, proszę państwa, to jest bardzo ciekawa postać. To jest jeden z ostatnich ludzi, którzy widział Andrzeja Lepera żywego. Jego zeznanie na ten temat i jego opowieści potwierdzają, że tam się coś dziwnego stało. On mówił, żeby się Leper zajął biznesem, żeby nie wchodzić do polityki. Zeznań wynika jednoznacznie, że Andrzej Leper chciał wejść do polityki, zarejestrował nową partię, a później po śmierci się Tymochowicz objawił jako doradca Janusza Kalikota. Przypomnijmy, proszę państwa, że bardzo na początku ruch Kalikota był nazywany miejską samoobroną i tak samo agresywny. Piotr Tymochowicz, nie będę więcej na jego temat mówić, bo chcę w rozdziale naukowca, być może resortowe dzieci służby to opisze. Bo to jest bardzo ciekawa historia związana ze służbami specjalnymi PRL-u, zarówno wojskowymi, jak i cywilnymi. Zbigniew Stonoga objawił się jako doradca Andrzeja Lepera. On się po raz pierwszy pojawił wiele lat temu, później został aresztowany. Opowiadał niestworzone rzeczy, jakiś posługiwał się jakimiś dziwnymi wekslami. Jest to osoba absolutnie niewiarygodna. Miał jakieś sprawy, które były umarzane, aż w tej chwili nie pamiętam dokładnie. Natomiast 8 tysięcy zarzutów.
Natomiast on się pojawiał w bardzo dziwnych miejscach. To znaczy na przykład pojawiał się w miejscach, gdzie ktoś komuś wręczył korzyść majątkową i tak dalej. Można mieć co do niego różne dziwne podejrzenia. I w tej chwili jestem zdumiona tym, co pan sobie mówi, że on, bo on usiłował od jakichś czasów do internetu przeniknąć i temu się nie udało, nie udawało. Jest po prostu osobą kompletnie niewiarygodną. Ja mówię, no działam w otoczeniu Andrzeja Lepera. Bardzo, bardzo szybko do mnie się też zgłaszał. Chciał, żebym jakiś artykuł napisała właśnie, że był niewinny. Proponował pieniądze. No to jest jakaś bardzo dziwna postać, ja mówię, z mętnej wody i trzymać jak najdalej od niego. Każdego bym radziła. Ja mam takie pytanie. Pani tu była łaskawa powiedzieć, że odzyskamy władzę, to wszystko się zmieni zaraz, że te sprawy, które zwłaszcza przed sądami i tak dalej, to wszystko da się wyjaśnić. Jak pani sobie wyobraża, że ci ludzie, ten układ, o którym mówił Jarosław Kaczyński parę lat temu, nagle oddadzą władzę, pozbędą się tych układów, zgodzą się na to, żeby powiedzmy PiS czy jakakolwiek inna siła, która mogłaby w Polsce przeprowadzić zmiany, te zmiany przeprowadzić. Jak pani sobie to wyobraża? Bo powiał takim optymizmem, a... Już mówię. Proszę państwa, ja nie jestem członkiem żadnej partii, bo to od razu zaznaczam. Jestem politykiem. No i uważam, że tylko jedyna partia antysystemowa to jest PiS. Z tymi wszystkimi wadami, które sobie zdaję sprawę, ale nie ma żadnej innej siły politycznej, która by mogła przeprowadzić zmiany w Polsce. Jak sobie wyobrażam, proszę państwa, wszelkiego rodzaju przełomy i wszelkiego rodzaju przejęcie władzy, znaczy przyjęcie, zmiana władzy następowała w bardzo konkretnych warunkach. Nigdy nie działo się to wtedy, kiedy było dobrze. Zawsze to było, kiedy był kryzys gospodarczy i kryzys polityczny. W tej chwili mamy obydwie sytuacje. Mamy bardzo ciężki kryzys gospodarczy w Polsce. Mamy potworne zadłużenie, gdzie Edward Gierek, który jest miśków i majteczka w porównaniu do Donalda Tuska, to co on robi. Potworne wyprzedawanie w dalszym ciągu resztek z rodowych srebr, jak to nazywamy ten majątek narodowy. Ale mamy również sytuację bardzo ciekawą polityczną. Mamy ostrą walkę frakcyjną wewnątrz Platformy. Mamy ostrą walkę z frakcyjną w obszarze lewicy szeroko rozumianej. Oprócz tego mamy bardzo ciekawą sytuację i ostrą na świecie. Czyli mamy z jednej strony Ukrainę, mamy Rosję, ekspansję rosyjską, mamy Niemcy i mamy słabą Unię Europejską, co dużo mówić. Więc w takiej sytuacji jest ogromna szansa, że jednak Platforma Obywatelska straci władzę. Czego ja bym bardzo chciała i sobie życzyła, bo to, co się wyprawia w tej chwili, to, co wyprawiają, to się w głowie nie mieści. Naprawdę. Witam. Ja chciałem się spytać teraz po kolejnym wygranym procesie przez Cezarego Gmyza z panem Turowskim, czy w waszej książce o służbach, czy będzie cokolwiek nowego, czy to jest jeszcze coś tam, jeszcze można się dowiedzieć, czy to, co do tej pory opublikował pan Gmyz, to już jest na chwilę obecną wszystko i nie ma nowych źródeł? Oczywiście, że są nowe źródła, nawet miałam ostatnią propozycję, żeby napisać książkę o Turowskim na podstawie nowych materiałów, nowych źródeł. Czasu brakuje po prostu. Nie ma czasu na to. Na pewno poświęcimy Turowskiemu rozdział w tej najnowszej książce. Cały czas się pojawiają nowe materiały. No nie sposób, proszę państwa, o Turowskim to trzeba było napisać solidną książkę historyczną, naprawdę. Nie sposób zawrzeć w jednym rozdziale czy w jednym artykule historię człowieka, który przeszedł nowicjat do jezuitów, który był w Rzymie, który później był w bezpiece. Znaczy cały czas był w bezpiece, który działał jako podwójny agent. No nie sposób tego opisać. I jest mnóstwo materiałów, które nie zostały opublikowane. Mam nadzieję, że zostaną zebrane, że zostaną solidnie opisane i zostają właśnie opublikowane. Ktoś jeszcze? Ja tak szybko. Chciałem zapytać, tu kolega wspomniał o tym, że powiało optymizmem z pani wypowiedzi. Siedzimy za granicą, wiemy, co się dzieje w Polsce z internetu czy z telewizji Republiki. Jak pani uważa, jest ten optymizm
da się w końcu obalić ten system Okrągłego Stołu? Proszę Państwa, ja przez ostatni rok, właściwie mija rok, kiedy jestem ciągle w podróży. I zawsze mówię tak, proszę Państwa, patrzcie się naokoło siebie, no przecież jesteście tutaj, jest wieczór, sobota, moglibyście sobie siedzieć w parze, w panie, na interesie, no nie wiem, cokolwiek innego robić, a jesteście tutaj, słuchacie i chcecie rozmawiać o Polsce. Ale wie Pani, ilu jest emigrantów w Dublinie? Ja wiem, ale nie szkodzi, wystarczy, że każdy z Was namówi jedną osobę, może więcej. Proszę Państwa, jestem optymistką, dlatego że wtedy, kiedy było najciężej, wydawało się, że im tylko pozostała czarna rozpacz, ten optymizm ratował mi życie. Dało się przetrwać i uważam, że teraz trzeba zrobić wszystko, żeby odsunąć platformę od władzy. Naprawdę, są w tej chwili wybory do Parlamentu Europejskiego. Proszę Państwa, one są szalenie ważne. One są szalenie ważne. To nie jest tak, że to jest Unia i nas nie interesuje. To będzie pokazywało tendencje i dlatego trzeba iść na te wybory, naprawdę trzeba namawiać znajomych, przyjaciół. Ja to robię nieustannie. Ja wiem, że jest bardzo dużo emigrantów teraz na Wyspach, że jest bardzo dużo i w Wielkiej Brytanii, i w Irlandii, że ja spotykałam się raz, byłam w Szwajcarii, też mówili mi, że jest dużo Polonii, a mogło przyjść więcej, ja spotkałam się, że tak było bardzo dużo. Ale naprawdę trzeba walczyć, bo jeżeli będziemy tak mówić, że Rady Boskie, ta platforma Grosz się nic nie da zmienić, to za chwilę nie będzie Polski. I trzeba o tym pamiętać. A jest tak szansa, żeby ona była. Nie będzie, wszyscy wyjadą. Ja wracam. Ale proszę Państwa, powiem Państwu bardzo ciekawą historię i taką optymistyczną, żeby właśnie mieć uzasadnienie w tym optymizmie. W jednej z podróży na świecie spotkałam człowieka, który był migrował z Polski, bo go zmusiła do tego sytuacja. Wszechstronnie wykształcony. Jedna ze światowych instytucji zaangażowała go. Miał takie dobre kwalifikacje, więc jak go rozmawiam z nim, ja mówię tak, no i co pan zamierza zrobić? On mówi tak, jak się tylko zmieni sytuacja, wraca do Polski. Wracam do kraju, zaoferuję swoje usługi nowemu rządowi. Mówi, mam nadzieję, że PiS wygra i się natychmiast nie zgłaszam. Jeżeli człowiek, który w tej chwili zarabia ogromne pieniądze, jest w bardzo uznanej instytucji międzynarodowej, ma zapewniony byt absolutnie, mieszkanie, wszystko, co sobie można tylko wymarzyć, młody człowiek mówi, że on wraca i chce pracować dla Polski, no to jednak to jest, sami Państwo przyznacie, serce rośnie, prawda? Mam takie pytanie. Rozmawiałem z paroma osobami z Wrocławia. Znajomi tu żyjący w Wrocławiu od dziada. Pytanie mam o Zygmunta Solorza Żak. Polak to jest? Czy Niemiec? Jest to Polak z Radomia. Polak z Radomia bardzo dokładnie opisany w naszej książce. Polecam na naszą książkę, bo to jest dokładnie opisane jego kariera życiowa. Tak, jest to opisane. Wrocław jest bardzo fajne miejsce. Tam spotkałam, byłam dwa razy byłam na spotkaniu. Bardzo lubię to miasto, uwierzam, że to, że tam mieszka tyle osób wyrzuconych z Lwowa, potomków, przesiedlonych, to jest taka ładna nazwa, po prostu wyrzuconych ze swoich rodzinnych domów, gdzie kolejni potomkowie tych lwowiaków żyją, pamiętają skąd się wywodzą i tam jest jakiś silny patriotyzm lokalny, jak to nazywam, to jest wszystkie festiwale kresowe, to serce też rośnie, że się pamięta tą swoją małą ojczyznę. Natomiast jeżeli chodzi o Solorza Żaka, to jest Polak spod Radomia, zarejestrowany jako tajny współpracownik służb specjalnych, o pseudonimie Zegarek. W latach od razu stworzył telewizję prywatną, oczywiście tej telewizji się z czołowe miejsca zajęli funkcjonariusze, bądź ludzie zarejestrowani jako tajni współpracownicy służb specjalnych i była to nie pierwsza telewizja prywatna, nadająca w Polsce legalnie, która dostała koncesję. Na szczegółowo to jest opisane. Celowo, proszę Państwa, używam sformułowania zarejestrowany jako tajny współpracownik, bo jak piszę tak i mówię, to wygrywam procesy. Jak pisze agent, przegrywam, bo w Polsce nie ma agentów. Chodzi o korzenie jego, nie o jego samego, tylko o jego korzenie. To też jest tam opisane. Matka, nie ojciec. On po prostu robił interesy w Niemczech. On wyjechał, handlował trabantami. I dlatego się stało. To jeszcze tutaj panie widziałem. Ma
bardzo przepraszam, ja mam pytanie do pana Piotra. Proszę bardzo. Zadał pani pytanie, ile pani zarobi za tą książką. Kiedy była pani Danuta Wałęsówna, jej mógł zadać tej, pani Wałęsowa, jej mógł zadać to pytanie. I wtedy ludzi było bardzo dużo. To znaczy, Platforma Wyborcza ją zaprosiła. Jeśli są wybory, to wiadomo, że wybory zawsze wygraje Platforma, bo jest fałszowanie wyborów. To wszystko, co chciałem powiedzieć. A, no to wywołał mnie pan do tablicy, nie pozostaje mi nic innego, jak się zacząć tutaj gęsto tłumaczyć. Na spotkaniu z panią Wałęsową nie przyszedłem po prostu z premedytacją. Bo mówiąc krótko, to co ta pani napisała w książce, nie wiem czy ona sama napisała, czy nie, ktoś napisał, bo prezydent Wałęsa kiedyś powiedział, że on sam w ogóle w życiu to przeczytał dwie książki, z czego jedną, którą sam napisał. Więc tam się w ogóle dzieją takie rzeczy, które urągają zdrowemu rozsądkowi. Powiem szczerze, nie lubię tracić w życiu czasu i pieniędzy, nie mam tego w nadmiarze. I nie przychodzę na takie spotkania, bo to jest po prostu nuda. Pani Wałęsowa napisała w swojej książce o tym, jak męża wyrzucono ze stoczni. Ile razy? I ona potem, to z czego państwo żyli, bo to był taki ciężki okres. No on wygrywał w Totolotka prawie co tydzień. To się akurat tak pokrywa, to się pokrywa akurat z faktem, kiedy pan prezydent Wałęsa, który wtedy jeszcze nie był prezydentem Wałęsą, został zarejestrowany jako tajny współpracownik na Wybrzeżu i po prostu brał pieniądze od bezpieki, tak? No ja po prostu nie chcę tracić czasu na słuchanie takich rzeczy. O tym, że przeskoczył facet przez płot, o tym, że była bezkrwawa rewolucja, o tym, że byli debeściacy, którzy chcieli lądować, o tym, że był generał w kokpicie, o tym, że ktoś strzelił 4 razy w głowę po prostu. Nie chcę na to tracić czasu. Są naprawdę książki pana Gontarczyka, można sobie usiąść i przeczytać, i dowiedzieć się czegoś nowego i być mądrzejszym, a nie słuchać po prostu bzdur o tym, jak zadzwoniłam do pana prezesa telewizji i on po prostu mnie przyjął na spotkaniu, ja dostałam pracę i mam dom w Konstancinie z tego powodu. Bo ja na rynku warszawskim przez 10 lat pracowałem i wiem, jak ciężko jest umówić się z kimkolwiek po prostu powyżej pewnego szczebla na jakąkolwiek rozmowę. To są osoby, które są strzeżone przez zastępy Cerberów. Zastępy Cerberów, żeby się dostać tam, to trzeba mieć po prostu kogoś znać. I wtedy się drzwi otwierają jak za dotknięciem pałeczki. Więc nie tracę czasu po prostu na takie rzeczy. A ile pani Wałęsowa zarobiła na tej książce? No być może rzeczywiście trochę ma pan rację, że może w tej sielance wypadałoby, żeby ktoś przyszedł i łyżkę dziegciu dołożył i może popsuł trochę taki stan takiego samozadowolenia pana ambasadora, czy jeszcze kogoś, kto tutaj składał życzenia i tak dalej. Natomiast pomyślałem sobie, że nie będę osobą może tutaj mile widzianą w związku z tym, bo pewnie takie bym pytanie zadał, a z drugiej strony siedzieć, nie wiem, godzinę czy dwie i słuchać takich rzeczy po to, żeby zadać jedno pytanie. Może warto, może nie warto. Ja wtedy zdecydowałem, że nie warto i nie przyszedłem. Wiesz, nie można się wtrącić, takie pytanie było dość trudno zadać. Na przykład można się było zgłosić na liście i nie zostać zaproszonym na to spotkanie, co mi się na przykład przytrafiło. To już są inne historie. To jest trochę tak jak z tą Wikipedią, na którą wpisujemy tam jakieś informacje i one gdzieś tam znikają. Aczkolwiek myślę, że podczas tutaj takiego spotkania w Posku było to możliwe. Ja jeszcze chciałem na koniec panią zapytać, bo tak sobie rozmawiamy o tym, jak zmienić tą Polskę. Różne osoby mają różne pomysły. Rafał Ziemkiewicz mówi, że trzeba 4 godziny w tygodniu poświęcić na taką pracę społeczną. On daje taki przykład republikanina, takiego człowieka amerykańskiego, który nie tylko sam dla siebie, dla własnej kariery pracuje, ale jeszcze coś muszę zrobić dla innych. Że to nam się opłaci jako społeczność, jak każdy z nas coś zrobi przez 4 godziny dla innych. W szkole u dziecka, na własnym osiedlu będzie zbierał śmiecie, nie wiem, u mnie w Majnocie jest taka grupa Tiny Town, tak? Chodzą śmiecie, zbierają ludzie, dziwnie. Studenci chodzą, wyrzucają puszki, oni chodzą i zbierają. No dobra, no tak, taki mają pomysł, tak? Rafał Siemkiewicz mówi, że w ten sposób Grzegorz Braun mówi, szkoła,
Kościół Strzelnica. Kościół Strzelnica. Ktoś mówi, że trzeba iść na wybory. Proszę powiedzieć, czy pójście na wybory w dzisiejszych czasach, kiedy widzimy, że w Polsce demokracja nie działa, że systemy demokratyczne po prostu nie działają, że są ludzie, którzy w aparacie władzy szeroko rozumianej, którzy po prostu ignorują i łamią wręcz zasady demokratyczne. Czy my możemy z nimi wygrać na takich zasadach, kiedy powiedzmy, nie wiem, my chcemy pójść na wybory, czy cokolwiek robić właśnie w konwencji demokratycznej z ludźmi, którzy tych reguł nie przestrzegają? Czy może to już jest czas na to, żeby po prostu, tak jak zwykle naród to robi, ruszyć na pałac, tak? Tak jak Jacek Kuroń w 89 roku, kiedy szedł na obrady okrągłego stołu, kiedy dziennikarze go zapytali, po co on tam idzie, on mówi, to nie są żadne rozmowy z opozycją i my tutaj żadnej władzy dla siebie nie dostaniemy, tylko władza się będzie z nami dzieliła, bo jeśli mamy tyrana, czy jakiegoś tam kacyka, który nami rządzi, to jeżeli chcemy mieć władzę, to po prostu wpadamy do tego pałacu na czele wzburzonego tłumu, uzbrojonego w siekiery, w widły i wieszamy go zaraz tutaj na środku i mamy władzę. No a jeżeli taki kacyk zaprasza kogoś do środka, no to przecież nie po to, żeby władzę oddać, tylko żeby jakoś tutaj tych ludzi ułożyć. Przekupić, i tak dalej. Czy jest szansa w dzisiejszej Polsce i sens w ogóle w demokratyczny sposób rozmawiać z ludźmi, którzy demokratami nie są? Czy możemy z bandytą rozmawiać językiem cywilizowanym? Czy to jest sens? Serwery ludzkie. Jeżeli chodzi o książkę Danuty Wałęsy, to z tego co wiem, to napisał ją brat prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przynajmniej bardzo duży udział był w tym. Bardzo dobry tekst jest, można chyba go odnaleźć w internecie, z Sławka Kacyńskiewicza na temat pani Wałęsy i okoliczności powstania tej książki i treści zawartych w tej książce, co jest bardzo chyba najważniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, proszę Państwa, jedyną szansą to jest liczenie głosów na piechotę. No w tej chwili jest uczciwe pilne wyborów, ta wielka akcja robiona w Polsce, żeby w każdej komisji był strażnik wyborów i pilnował po prostu tego i robił zdjęcie. Nie może wyjść ani na sekundę i wtedy mogą mieć 1000 ruskich serwerów i nie sfałszyły tych wyborów. Po prostu trzeba żeby były. Teraz tutaj padło pytanie, co zrobić. No, proszę Państwa, wybierać ludzi, których się zna i których wiecie, że na pewno będą przyzwoicie reprezentować. Ja wiem, kto może mnie reprezentować przyzwoicie w Parlamencie Europejskim. Wiem również, że według mnie jest za wcześnie na okręgi jednomandatowe, bo jest społeczeństwo absolutnie dojrzałe, jest w stanie po prostu jeden ze 100 głosów z drugim 100 głosów, mówiąc w cudzysłowie, kupić całą Polskę. Widziałam takie sytuacje, widziałam całe wsie, proszę Państwa, gdzie po prostu jeden był pracodawca i oni byli w stanie wszystko zrobić dla niego i on by się w stanie po prostu tak strzeli palcami, się od razu dostaje, proszę Państwa, do sobie. Muszą 100 głosa, się dostał po raz drugi, chociaż miał te wszystkie rzeczy, także po prostu złoty środek na dzień dzisiejszy to jest taki, że znam kogoś, wiem jak pracuje, wiem jak działa i wybieram. Sami Państwo, są tacy politycy, którzy są od lat już w polityce. Ale dyscyplina partyjna. Jaka dyscyplina partyjna? Myślę, że Pani takiego człowieka, którego Pani zna, któremu Pani ufa, on tak musi powiedzieć, że tak jak muszę w każdym. No, dlatego się głosuje tak samo z partii, tak jak szefkarze, prawda? Znaczy głosuje się z takiej partii, w której jestem zwolennikiem, bo ja nie biorę polityka z jakiejś Platformy Obywatelskiej. Chciałem zapytać się, czy Telewizja Republika nie jest taką kolejną formą transformacji, przygotowywania jakby ludzi do takich, tak jak Pan tutaj właśnie poruszył, takich dialogów i tak dalej, bo na przykład mamy Telewizję Trwam, która jest bezkompromisowa i podaje konkretne fakty, natomiast w Telewizji Republika występuje taki Pan jak właśnie Pan Zienkiewicz, czy Pan Gmyz, czy właśnie dwóch Bilsteinów, do których ja osobiście mam ograniczone zaufanie. No i tyle, co ja chciałem powiedzieć.
Według mnie, ponieważ od razu mówię, jestem tak samo oficjalną na Telewizji Republika, może się różnią powody o tym, że mnie zapraszają czasem na komentowanie wydarzeń bieżących, ale nie jestem żadnym właścicielem, żadnego związku nie mam zawodowego, poza tym, że komentuję, jest rzeczywistość. Natomiast według mnie nie. Ja wiem, jak ta telewizja powstawała, grupa zapalającą się chciała po prostu zmienić i ta telewizja powstała dlatego, że nie było żadnej stacji po naszej stronie. Stwierdziliśmy, że musimy mieć swój przekaz i też taka było ciśnienie społeczne. Też znaczy ludzie, zwolennicy, ci, którzy kupują Gazetę Polską, którzy wspierają Strefę Wolnego Słowa, sieci te rzeczy, chcieli, żeby powstała nowa telewizja i to jest tak samo, to jest między innymi z tym związane. Udziałowcami są dziennikarze. W tej chwili jest trwa emisja akcji, prawda? No zawsze można powiedzieć, że akcję może kupić, no można, że jak się grupa skrzypnie, to może wykupić tę telewizję. Póki co ja nie widzę żadnych takich działań, żeby to było na zasadzie, tak jak pan mówi, jakiegoś przygotowania czy przyjęcia. Nie wydaje mi się. A kto finansował powstanie tej telewizji? Finansował w jakim sensie? No wiadomo, że jeżeli powstaje taka telewizja... To byli udziałowcy, więc ja mówię, udziałowcami był Tomek Sakiewicz, Bronisław Wilcztań, Piotr Bałukowski, który szybko się wycofał, on już nie jest, władza. Dokładnego akcjonariatu nie znam, ale to jest wszystko w internecie, proszę Państwa, możecie sobie znaleźć. Ja tak, ponieważ nie jestem, to nawet się tym do końca nie interesowałam, na pewno tam nie było żadnego kapitału zewnętrznego. Jeżeli były jakieś spółki, to były spółki ludzi, którzy są udziałowcami, ci z tych znanych dziennikarzy. Także to można w KRS-ie sprawdzić internetowym. Naprawdę nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jeśli można, może dwie najwyżki. Jeden z moim zdaniem żałosnych rozdziałów naszej historii, żołnierze wyklęci. Jak pani skomentuje to, że aż 9 razy w tak długiej historii, kiedy niby mamy niepodległość, obchodzono ten dzień i w ogóle teraz udział w światu dziennym, mówię, aż 9 razy się to pokazało, ten dzień po prostu tych żołnierzy wyklętych. Chyba krócej, chyba 4 razy. Podaje się, że 9 od czasu, kiedy w ogóle to wyszło na jaw i w ogóle się zaczęło o tym mówić, bo przedtem w ogóle o tym nikt nie mówił. Jak pani to po prostu skomentuje i czy będziecie coś w tym temacie opisywać w swoich książkach? Proszę Państwa, no jest tyle naprawdę fajnych specjalistów, jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, to ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś to lepiej zrobił niż Tadzio Pużański, syn żołnierza wyklętego przecież. Jest to najlepsze pióro w tej dziedzinie. Natomiast w jaki sposób będziemy, czy to jest, dlaczego tak się stało? No, chyba już częściowo odpowiedziałam. Praca u podstaw Gazety Wyborczej, która starała się w ogóle przedstawić patriotyzm. Ja pamiętam, proszę Państwa, to jest materiał, Gazeta Wyborcza jest materiałem pracy naukową. W jaki sposób pewne treści zostawały przedstawione, na przykład patriotyzm. Dlaczego u nas, ja pamiętam taki artykuł z początku lat 90. Dlaczego u nas jest tak ponuro, tak patriotycznie, a we Francji wszyscy z zwolennikami chodzą, bawią się z siebie, są pikniki, dlaczego u nas tak źle strasznie. I to było takie wtłaczanie, że to jest coś złego. Proszę Państwa, rzeczywiście, bo miał Pan rację, mówiąc o 9 latach, dlatego że tak naprawdę nieformalnie, pierwszy raz to było po wyborze Lecha Kaczyńskiego na prezydenta. I analizując okres ten 10-letni właściwie, bo ja już nie mówię o szefem NIK-u, ale tej ciągłej władzy, proszę Państwa, wygrał, najpierw został ministrem sprawiedliwości w 2010 roku i wtedy rozbito gang Pruszkowski. On jako minister spraw sprawiedliwości i prokurator generalny miał decydujący głos, jeżeli chodzi o działania w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, był prokuratorem generalnym. I dzięki temu, że dał zielone światło, gang Pruszkowski od tego momentu był rzeczywiście rozbity właśnie, teraz nie dobitki się jakieś zachowały. No teraz jest troszkę inaczej, bo oni tam zwracają honor, mimo okazało się, że mafia miała legalnie, nie wiadomo skąd pieniądze, ale nie już śledztwa żadnego nie ma, ale to już jest jakby inna historia. Natomiast później był prezydentem Warszawy i co je powstało? Muzeum Powstania Warszawskiego, najsłynniejsze w Europie, nie na świecie. I szereg innych inicjatyw. A jak był prezydentem Polski, proszę Państwa, to wystarczy sprawdzić, kto został pośmiertnie odznaczony.
i znajdziemy tam Inkę, znajdziemy tam Warszyca, Ognia, znajdziemy tam Upaszkę, wszystkich bohaterów podziemia niepodległościowego. I wtedy rzeczywiście, pan miał rację wracać w Wieszłakach, bo Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony od 2010 roku, od marca. Ale te pierwsze obchody i kultywowanie było od 2005 roku. I dlatego ja to mówiłam w kontekście, że nie zabito w nas pamięci narodowej. Proszę Państwa, pamiętam, co się działo, jak pojechał prezydent Kaczyński z prezesem IPN-u, profesorem Kurtyką, odsłaniać obelisk w Zakopanem poświęcony pamięci Józefa Kurasia Ognia. Co się wtedy działo? Jakie były komentarze? Że bandytę gloryfikują, że to... I wtedy Kurtyka powiedział bardzo znamienne zdanie. Każdy, kto walczył z komunistami, zasługuje na szacunek i na bohaterię, na miano bohatera, bo tak było. I dlatego no, odzyskaliśmy. Ale no, walczą, no, widać to no, ostatnio, prawda? Jesteśmy faszystami, bo maszerujemy 11 listopada, tak? Jesteśmy faszystami, bo jest też próba, proszę Państwa, takiego zafałszowania. No, dla mnie występ Aleksandra Makowskiego w Telewizji Publika, funkcjonariusza służb specjalnych PRL-u, który mówił właśnie, że no, żołnierze wyklęci byli bohaterami, ale również byli bandytami, bo zabijali, napadali i tak dalej. W ogóle nie mówiąc, że działali przede wszystkim w sferze wojennej, co się zupełnie inne działanie ocenia, że walczyli o wolną Polskę. Przede wszystkim walczyli o wolną Polskę. To było zupełnie, nie można ocenić ich działań tak samo na równi z Sowietami, prawda? Bo to jest zupełnie, absolutnie coś innego. Także ja się cieszę, proszę Państwa, w tym roku miałam dyżury wydawnicze 1 marca. I jak spływały do mnie te informacje z całej Polski, z najmniejszego miasteczka, gdzie były marsze, gdzie młodzi ludzie i fantastyczne słowa profesora Wysockiego na placu Piłsudskiego w Warszawie, który mówi tak, dziękuję wam kibice, kiedy to szło weter, bo to telewizja trwa między nimi transmitowała, dziękuję wam kibice, zrobiono z was bandytów, a to dzięki wam w dużej mierze ten patriotyzm jest kultywowany, że pamięta się o żołnierzach wyklętych. Także, proszę Państwa, no nie zabrano nam tego, nie zabiorą nam też Polski, no mam nadzieję już. Tak. Dziękuję Państwu bardzo. Chcecie jeszcze czegoś? Jeszcze tam, tak, dobrze. Pan ostatni. Jeszcze na temat. Jeszcze na temat tej tragedii smoleńskiej. Wreszcie prawda się przebije. Musi się przebić. Ja sobie nie wyobrażam, żeby się nie dowiedzieć, w jaki sposób zginął prezydent Polskiej Rzeczpospolitej. Natomiast muszę Państwu powiedzieć jedną bardzo ciekawą rzecz. Jak był ostatnio sekretarz generalny NATO, nie wiem, czy to była ostatnia wizyta, czy przedostatnia, padło pytanie, czy jeżeli rząd polski zwróci się do rządu Stanów do NATO o ujawnienie wszystkich dokumentów i przekazanie wszystkich dokumentów, to czy to nastąpi? On powiedział tak, jeżeli się zwróci, to nastąpi. Chciałem wrócić jeszcze może na chwilę do generała Petelickiego. Nie wiem, czy nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że na przykład jego życie przed katastrofą smoleńską i po katastrofie smoleńskiej. Można zauważyć jakąś taką przemianę, na YouTube są dostępne nawet wywiady z nim po katastrofie smoleńskiej. Chciałem się spytać, no niektóre są nawet w takim, że tak powiem, drastycznym, ostrym tonie, że po prostu tam wymienia z nazwiska ludzi odpowiedzialnych jego zdaniem za tą katastrofę, którzy nie dopełnili swoich obowiązków. Chciałem się spytać, czy według Pani, czy ta jego przemiana była, czy była autentyczna i czy ta jego przemiana, w cudzysłowie, oczywiście pomogła mu podjąć tą decyzję, którą że tak powiem, wykonał w garażu. Zacznę od końca. Ja nie jestem przekonana, że to było samobójstwo. No, to oczywiście. No, to... Nie jestem przekonana. Wcale moje wątpliwości nie rozwiało... Wcale moich wątpliwości nie rozwiały dokumenty, o których dotarłam. Jest też napisane się jak słuszno, tylko że musi być tu chwilę wydanie uzupełnione. Ja znam Petelickiego osobiście. Osobiście go znałam i według mnie nie była to osoba o typie samobójcy. Poza tym ta sekcja zwłok wykonana dopiero 3 dni później, prawda? To też rodzi podejrzenia. Rzeczywiście się zmienił, ale czy to była przemiana autentyczna, tylko on sam wie. Nikt nie oceni. No rzeczywiście, ta zmiana była dosyć duża, była zauważalna, bardzo drastyczna. Dużo stracił, bo został zwolniony z pracy. Przecież pamiętajcie, że rozwiązano kontrakty z nim różne, więc rzeczywiście, znaczy są takie punkty w jego karierze, tak jak mówię, angażowanie do gromu ludzi, którzy byli po szkole, to zmieniło, to była to jest najlepiej, chyba jedna z najlepszych jednostek wojskowych w Polsce, bo nie wiem, czy może był punkt z Lublica, z
specjalnie jest chyba lepsze, ale jego grom jest naprawdę niezły. No i sprawa tych SMS-ów, to co on mówił, że żeby obciążyć winą pilotów. Także to rzeczywiście widać, a ja panu nie odpowiem, czy to było autentyczne. Po prostu nie wiem. Padło tutaj nazwisko pana Tomasza Sienkiewicza, obecnego ministra spraw wewnętrznych. Jak ocenia pani postawę tego ministra, później słusznie przez mecenas, adwokata, obrońca tych kiboli, nazywanego księgowym z PGR-u, który jeszcze nie mając żadnych dowodów, nawet taśm z monitoringu już zwalił winę, wskazał jednoznacznie podczas tej słynnej bójki w Gdyni na kibiców. No i powiedział, że będziemy naciskać na sądy, żeby zostali przykładnie ukarani. Idziemy po was, tak? Tak, idziemy proszę państwa, to ja tylko dzisiaj, jak ja to usłyszałam, tak się zastanowiłam, jakby się zachowały media prorządowe, mainstreamowe, gdyby to powiedział jakiś minister z rządu PiS-u. Co by się działo? No bo to było słynne rokina, co mówił, że on się całuje, żeby nie mieć wątpliwości, że rano pukał leczarz. Skąd on się w ogóle leczarza, to ja nie wiem, bo leczarze tego wymarli już dawno. Dlatego mówiłam między innymi o tym, co powiedział w książce. Jest taka książka w Wiatrzeka właśnie między innymi z Sienkiewiczem, który mówi, jak pracował w służbach specjalnych. Mnie to nie dziwi, znaczy jest to człowiek, który absolutnie szkoda, tylko że nawet tłumaczy się, jak w jednym z wywiadów, ze swojego dziadka. Tłumaczy, że on myślał co innego niż pisał. W ogóle jakaś absolutna relacja, proszę państwa. No to w ogóle jakieś, że to wcale tak nie było, tak? Że nie było w nim mieczem, to już można, że ja dopowiadam. Że to takim nie wiem, nie myślał, chyba tak nie wiem, dlaczego to napisał. To można tak zadać pytanie. Podejrzewam, że się po prostu wstydzi, jeśli mamy takiego ministra, który od razu przeprasza. Ja rozumiem, żeby polscy jacyś tam chuligani, nie wiem, chuligani, popili na przykład, nie wiem, amerykańskich marynarzy, albo niemieckich marynarzy, albo rosyjskich, albo izraelskich, ale jeśli my już przed Meksykiem, albo przed Łotwą, od razu głowę chowamy w piach. Być może jest to jakaś nauczka dla nas, tak, że mamy się bać wszystkich i wszędzie, i że mamy przepraszać każdego, że jesteśmy po prostu ćwokami takimi, z których od razu można wiedzieć, że przecież, szanowni państwo, no, kim są marynarze? Zwykle. Z czym oni się kojarzą? Jak zejdą na ląd. No, troszeczkę plażą, tak? A przypomnę sprawę kibiców polskich. Jak zobaczą panią na plaży, to może się z nimi coś dziać takiego, że na przykład jakiegoś słowa użyją dziwnego. No są powszechnie z tego znani. Mężczyźni gdzieś tam na jakimś statku. Ale nie w Meksyku, tam są inni. W Meksyku oczywiście nie, tak? Prawda? No, od morskie słońce. Ale pan minister od razu wiedział, kto był winien. Takich sytuacji jest wiele, bo możemy sobie zacząć gdzieś od Smoleńska, gdzieś na takiej sytuacji skończyć. Ale... Nie trzeba żadnego dochodzenia, od razu wiadomo, kto jest winien, a kto nie. Ale oczywiście, że wiadomo, jak była sprawa z włoskimi kibicami, którzy trafili do aresztu, to później było tłumaczenie się, że nawet kibice mieli tego żonu do aresztu. I tam inspekcja była, czy im jest dobrze. Także to wszystko zależy od punktu naprawdę widzenia. Było to wypowiedziane tydzień po tym, kiedy we Włoszech kibice polscy byli zatrzymani i premier stwierdził, że nie będzie interweniował, bo to sami zawinili, więc sami... Dokładnie, a włoski wyważono pizzę specjalnie. Czyli to są sygnały, że jeżeli chcesz na przykład porozrabiać i tak dalej, to wiadomo jaki jest kraj, do którego możesz przyjechać i możesz to zrobić i głos włoski z głowy nie spadnie, bo w tym kraju cię potraktują jako człowieka, jako Europejczyka, te ćwoki, tak? Bo inaczej one zostaną wywołane gdzieś tam do tablicy i ktoś będzie im groził palcem za to, że obywateli takiego, a takiego kraju się traktuje. No przecież chłopcy przyjechali się zabawić. Mamy 20 po 10. Ja myślę, że podziękujemy bardzo pani Dorocie. Ja podpiszę to, oczywiście książkę, jeżeli państwo chcecie. Jeżeli państwo mówią, to tak. Podziękujemy pani Dorocie. Ja podpisuję to, że wszystko nie kupię. Zapraszam.
Panie Tomku, nie mam tej kompetencji, ale tutaj też tak nie jedzie.